Panie burmistrzu, parę słów o święcie granitu. Szanowni Państwo, no już po raz kolejny obchodzimy imieniny miasta jako święto granitu strzegomskiego, bo przecież to skarb, który dała nam natura, skarb, który jest w 14 kopalniach działających na terenie naszego Strzegomia. To kilkaset zakładów, które pracują jako zakłady przeróbcze na rzecz branży kamieniarskiej, to około 3000 ludzi zatrudnionych w tej branży. Więc to takie nasze dożynki, które chcemy dedykować wszystkim ludziom, którzy związani są z ciężką pracą w zakładach kamieniarskich, w kopalniach, bo przecież granit to drugi co do twardości minerał, skała. Panie burmistrzu, a czym dla Pana jest święto granitu? No dla mnie jest przede wszystkim okazja do spotkania się z mieszkańcami, podziękowania w różnych płaszczyznach współpracy różnym grupom mieszkańców, bo będzie i giełda minerałów w niedzielę, będą powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, będą orkiestry dęte, będzie bieg uliczny, będą badania specjalistyczne dotyczące chociażby osteoporozy, taka biała niedziela, jak kiedyś się odbywało w moim gabinecie, też będą przyjmować lekarze, więc różne sfery środowiska będą mogły z nami się spotkać, pobawić, pobiegać, także z małymi dziećmi, bo koncerty, które odbywają się między innymi ten teraz, to są dodatkiem i takim uzupełnieniem dnia. A najważniejsze jest spotkanie z mieszkańcami i wspólna zabawa. Czekają na mieszkańców i nie tylko. Proszę Państwa, jak zwykle, jak co roku staramy się, żeby każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Będziemy mieć sporo dla młodzieży, bo jutro, czyli w sobotę, zagra dla nas Mrozu i OSTR. To ja myślę, że młodzież przyjdzie na to i wiem, że czekają na to. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, taką sceniczną niedzielę, mamy wieczorem późnym Wilki, a wcześniej mamy Panią Ostrowską, więc myślę, że też nasi widzowie będą zadowoleni. Jak by Pan zachęcił mieszkańców i nie tylko do przyjazdu do Strzegomia właśnie na święto granitu? No Państwo mam nadzieję zrobią to mediami świetnie. Będzie też telewizja TVN od jutra wszystkie prognozy pogody nadawać właśnie ze Strzegomia po to, żeby promować, bo to święto też ma charakter promocyjny. Chodzi o to, żeby pokazać nasze miasto jako granitowe serce Polski. Będzie dużo atrakcji, warto tu przyjechać.